Witam Was. W tym poradniku pokażę Wam, w jaki sposób usunąć hasło z Waszego konta w Windows 10 oraz dodawać nowych użytkowników. Więc tak, na początek przejdziemy w Start, Ustawienia, Konta. I tutaj możecie być zalogowani na dwa różne sposoby, czyli za pomocą konta lokalnego, tak jak ja jestem w tej chwili, lub za pomocą konta Microsoft. Tak jakbyśmy tutaj weszli, możemy zalogować się do konta Microsoft. Wtedy posiadamy konto, posiadamy hasło takie, jakie mamy właśnie na naszym koncie Microsoft i wtedy, aby je zlikwidować, musimy zalogować się za pomocą konta lokalnego. Tutaj u Was będzie napisane konto lokalne. Wtedy wchodzimy w tą opcję, tutaj o, wpisujecie Wasze aktualne hasło, przechodzicie do kolejnego etapu, tam wpisujecie nową nazwę dla Waszego konta lokalnego i pomijacie przykładowo hasło i na tym kończycie, wylogowujecie się i z powrotem logujecie i wtedy już nie posiadacie hasła. Możecie być też posiadać hasło o tutaj opcję logowania, czyli po prostu jeśli posiadacie konto lokalne, wpisaliście jakieś hasło i chcecie je zlikwidować, wchodzicie w opcję logowania i tutaj hasło u mnie z dodaj u Was byłoby właściwie też dodaj, tylko wchodzicie tutaj, wpisujecie aktualne hasło, a tu i ponownie, aktualne raz wpisujecie, a później pomijacie, dalej kończycie, hasło znika. No tak, kolejnym etapem mojego poradnika będzie dodawanie nowych użytkowników. Więc tak, wchodzicie w rodzinę i inni użytkownicy i posiadacie rodzinę, nie chcemy dodawać, bo to musimy, każdy z użytkowników musi wtedy posiadać konto Microsoft i do niego się logować oddzielnie. Możemy to zrobić, ale to jest, ja to polecam Wam po prostu zrobić użytkownika lokalnego. Może trochę mniej bezpieczne, ale przynajmniej jesteście lokalni, nie wysyłacie żadnych danych do Microsofta dodatkowych, przykładowo jakichś tam plików, ale to jest nieważne. Po prostu dodajemy innego użytkownika. Najważniejsze to jest to, że aby przy uruchomieniu systemu móc wybrać użytkownika, musi on posiadać hasło. I to jest jedyne utrudnienie, którego nie było w poprzednich systemach. Czyli za chwilę Wam to dokładnie pokażę. Przykładowo ja bym chciał dodać użytkownika nazwy Jan i wprowadzić dla niego najprostsze hasło 1, 2, 3, jeszcze raz i wskazówka, czyli odliczamy. Oczywiście możecie trudniejsze hasło, to już zależy od Was. Jeśli, ale to za chwilę pokażę Wam. No i jak widzicie, Jan jest stworzony, ja oczywiście też potrzebuję hasło dla siebie. Też pewnie będzie te same, to tylko na próbę. Tak, teraz oba konta posiadają hasło. I uruchomimy system od nowa. I jak widzicie, aktualnie już posiadam dwa konta do wyboru, Jan oraz pomocny. I tak jak ja Wam teraz próbuję powiedzieć, jeśli oba konta nie będą posiadać hasła, to przy uruchomieniu systemu będzie się uruchamiać pierwsze, znaczy ostatnio używane konto. I pamiętajcie, że aby pierwszy raz uruchomić ten profil, aby on się skonfigurował, to będzie wyglądać, jakbyśmy dopiero zainstalowali system, czyli konfiguracja po kolei, witaj, takie o etapy. Może ten poradnik troszeczkę tak chaotycznie zrobiłem, mógłbym go podzielić właściwie na dwie części, oddzielne filmy, byłoby prościej, ale nie chciałem marnować Waszego czasu, bo większość osób szuka właśnie informacji na temat likwidowania hasła oraz dodawania nowych użytkowników właśnie w jednym czasie jakby, no i po prostu tak byłoby po prostu szybciej. Teraz to chwilę potrwa i właściwie na tym skończę mój poradnik. Myślę, że komuś na pewno to się przyda. Dzięki za oglądanie. Cześć.